Dzisiaj sobota 25, czyli oznacza to, że wybieramy się na Górę Tęczową. Jest godzina 4:13, a my już gotowi do drogi. A przypomnę, że wybieramy się na wysokość 5000 metrów nad poziomem morza. Także będzie ciekawie. Najlepsze jest to, że przed chwilą widzieliście, jest godzina za 25, tam ludzie już porozkładani ze swoimi straganami stoją. No, a my co, siedzimy sobie w busie i jedziemy na naszą wyprawę. A my właśnie jesteśmy w połowie drogi do Gór Tęczowych, czy też Góry Tęczowej. Przyjechaliśmy tym busikiem, małą grupą, zabrano nas spod hotelu, teraz krótka przerwa na toaletę, a tam Andy dookoła, przepiękny widok, słoneczko wschodzi właśnie, no coś niesamowitego. Trochę jest chłodno, ale da się wytrzymać, naprawdę super. A w tej chwili znajdujemy się na wysokości 3177 metrów. Troszeczkę sobie zjechaliśmy w dół, po to, by później pomalutku zwiększać tą wysokość, aż finalnie do 5000, ale to już jak dotrzemy do Góry Tęczowej. No te widoki po prostu są zachwycające. Coś niesamowitego. Andy są tak pięknymi górami, że po prostu no nie da się nacieszyć wystarczająco oka. Ja bym mógł tutaj stać i je obserwować cały czas. My sobie dalej jedziemy. No i właśnie przekroczyliśmy granicę 4000 metrów nad poziomem morza. To co za oknem, to nie da się słowami opisać. Góry dookoła, zbocza strome, trochę szyba jest zaparowana, także niewiele widać, ale powiem szczerze, że naprawdę no, niesamowicie tutaj jest. No i ta wysokość, a będzie jeszcze wyżej. Przed chwilą właśnie jechaliśmy tamtą drogą. Jest tu przerażająco wysoko. Oczywiście nie ma żadnych barierek, nic takiego. O, niesamowite w ogóle przeżycie jechać po takich górach na takiej wysokości. No, tam jest droga, którą przed chwilą tutaj wjeżdżaliśmy. Dojechaliśmy prawie na miejsce. Jesteśmy na wysokości 4388 metrów nad poziomem morza. No trochę już czuć tą wysokość. Ja na przykład mam delikatne zawroty głowy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale jest już ciężko, powiem szczerze. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Tak, jesteśmy tutaj, dotarliśmy na miejsce na wysokości 4576 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy tutaj w sercu Andów, czy Ant? Ant czy Andów? Nie wiem, wiem jedyno, że jechaliśmy najniebezpieczniejszą drogą w Peru, no. Po skarpach w ogóle. Katastrofa po prostu. No tak, a teraz będzie ta niespodzianka, o której wspominałem ostatnio. Niespodzianka jest taka, że będziemy jeździli na quadach tutaj i oczywiście nagramy te nasze, jak jeździmy. I właśnie o to chodzi, że będziemy po Andach jeszcze wyższych troszeczkę. Mamy zamiar dojechać na quadach do Góry Tęczowej. Zobaczymy, czy nam się uda. Jest tu wysoko. Chyba jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Trochę to czuć. No ja przynajmniej czuję, Piotrek zażył sobie tabletkę specjalną, to tam trochę lepiej. Ja czuję delikatne... nie są tu nawet zawroty głowy, ale czuję, że jestem dużo wyżej niż na przykład w Cusco. Zobaczcie, jakie tu są widoki. To się nie da opisać słowami. Jesteśmy w sercu Andów. 4500 metrów nad poziomem morza. Coś pięknego. Tam już śnieg. A
mamy tutaj po środku tego pięknego miejsca. Pod stopami Andy jestem pierdolony baz astral. Wow, znaczy się, że właśnie zwiedzam Peru. Wow, a ja łaska jak Veritaseru. Dla takich chwil warto żyć. No co tu dużo mówić, moi drodzy. Jadę właśnie quadem po Andach. Coś niesamowitego. Zobaczcie na te widoki. Coś pięknego. No nie ma chyba lepszych przeżyć, jeżeli się tutaj jest. Po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Wow! A tam Piotrek już wyżej. Ja niestety tutaj jadę za dwiema dziewczynami, które jadą dosyć pomału. Ale jest i tak okej. Super! I to wszystko na wysokości niemalże 5000 metrów nad poziomem morza. Ale czad! Dotarliśmy na miejsce. A pierdziele. Przyjechaliśmy tu kładami. Coś wspaniałego. Ale powiem wam coś więcej. Zdejmę okulary. Jadąc tu, miałem łzy w oczach. Nie ze strachu. Nie z temperatury. Nie z wysokości. Tylko z wzruszenia. Ja się po prostu wzruszyłem, gdzie ja jestem. Moja dusza to przeżywa, o, jest coś niesamowitego. Dotarliśmy właśnie do góry tęczowej, a krajobraz wokół to zaśnieżone szczyty Andów. No wygląda to po prostu niesamowicie, tam jest sam śnieg i pomalutko będziemy sobie szli do góry. Naszym celem jest tam troszeczkę wyżej jeszcze i tam będziemy szli. Ale to, co tutaj widzimy, to, co przeżywamy, tego nie da się opisać słowami. Jest tutaj po prostu przepięknie, prześlicznie, jest tutaj magicznie. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. O, a tam jest tęczowa góra. Ale zaraz troszeczkę lepiej będzie ją widać, jak już wejdziemy wyżej. Piotrek, jak wrażenia? Co czujesz? Widok jest niesamowity. Spójrz po prostu, Daniel. Spójrz na te góry zaśnieżone tam. No, ja właśnie mówię, to co my stąd widzimy, jesteśmy w sercu... Jesteśmy w Andach. Jesteśmy na 5000-niku, idziemy... Prawie, no mi pokazało 4700, ale nie wiem, czy to jest dobre wskazanie. On mówi, że mierzony punkt na górze 5100 metrów. 5100, czyli troszeczkę zaniża. Przekroczymy granicę 5000 metrów, jak wow. Idziemy tam na górę. Ale widok zapiera... Nie, tego widoku nie da się opisać. Nie da się opisać. Nie da się. Wejdzie to prawda kładami, ale to też przyprawa, to też... Fajnie, no ja nie wyobrażam sobie wchodzić tutaj. Nie. A tam alpaki. I góry tęczowe. I góra, czy góra tęczowa. Góra tęczowa i zaraz chyba będzie lepiej stamtąd widać. Jest dosyć chłodno, ale da się wytrzymać. Tak. Nie ma śniegu. A tu sobie alpaki chodzą. Dobra, ja na razie nie będę nic mówił, bo kosztuje to bardzo dużo tlenu. Więc zaraz na górze jeszcze coś nagramy. Słuchajcie, 5000 metrów nad poziomem morza. Za nami góra tęczowa. A to wszystko w otoczeniu zaśnieżonej
wierzymy, że tu jesteśmy. My po prostu nie wierzymy. Może jak oglądacie ten film, może wam się wydawać, no odpierdziela im, wariują. Ale te emocje, które wyzwala na nas ten widok i to, że tu jesteśmy, są nie do opisania. Proszę, tutaj w całej okazałości Góra Tęczowa, a tam Czerwona Dolina. Tutaj mamy szczyt, zapomniałem jego nazwy. Gość przed chwilą nam wytłumaczył. Wiem tylko, że znajduje się na 6300 metrów. Tam już jest spory śnieg. Miejsce niedostępne dla turystów. A tutaj Andy. W całej okazałości. Może się powtarzam. Wiem, ale wybaczcie. Ja po prostu jestem tak podekscytowany tym, że tutaj jestem, że nie potrafię oddać tego słowami, jak piękne jest to miejsce. Po prostu coś niesamowitego. Ciężko się oddycha, ale wydaje mi się, że emocje, które towarzyszą mojemu tutaj pobytowi i Piotrka oczywiście, nie wiem, w jaki sposób dodają nam energii do tego stopnia, że choroba wysokościowa, czy w ogóle no, bycie na tym pułapie przestało mieć znaczenie. Mam przy sobie butlę z tlenem. Oczywiście korzystam z niej od czasu do czasu, coś tam sobie wciągnę tego tlenu, ale mimo wszystko czuję się dobrze, bo jestem po prostu tak zafascynowany tymi widokami, że nie da się tego opisać słowami, naprawdę, moi drodzy, nie da się. Wow, tyle tylko mogę na koniec powiedzieć, po prostu wow. Chłopaki sobie tutaj siedzą i mają wyrąbane. Zaczął teraz potężnie wiać. Ale to tak przepotężnie zaczął wiać. Ale damy radę. No i właśnie jesteśmy u samiutkim podnóżu Góry Tęczowej. Mnóstwo turystów. No ale no nie ma co się dziwić. Takie miejsca zawsze będą przyciągały ludzi. Oto Góra Tęczowa. W całej okazałości. No i pamiętajmy, to wszystko na wysokości ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Sprawdzę teraz nawet w telefonie, co on pokazuje. Tam na szczycie, gdzie przed chwilą byliśmy, jest tabliczka 5100 metrów, a tutaj barometr pokazuje 4831. Wydaje mi się, że troszkę zaniża, chociaż nie wiem, ciężko powiedzieć, bo oficjalnie niby podnóże Góry Tęczowej to 5000. No może telefon zaniża, nie wiem. Nie będę się tutaj z tym kłócił, w każdym razie jest wysoko. Chyba jest wysoko. Jest fantastycznie. Tutaj jest kolejna niesamowita miejscówka. To jest taka zrobiona przez tutaj lokalsów dłoń, jest wybetonowane oczywiście, tam powstaje następna. No i na tej dłoni sobie można zrobić zdjęcie oczywiście za drobną opłatą. Jak to się mówi, Andy mają kogoś na dłoni. Czy też Andy widać jak na dłoni, można to tak zinterpretować. Ogólnie fajna miejscówka, fajny pomysł czymś takim. Myślę, że też to jak kupowaliśmy ten trip tutaj, to w biurze podróży kobieta pokazywała nam zdjęcie tej dłoni. Ja mówię, kto to tutaj zbudował? Ona mówi, to nie jest naturalne, to człowiek zbudował. No, ja sobie tak myślę, no domyślam się raczej, że ta dłoń nie wyszła z góry, tylko człowiek ją zrobił. A tutaj przepiękne szczyty. A tutaj Piotrek podekscytowany. Poprowadzę, już jestem w ogóle na 5000. Pozwolił wypić piwko, tam od lokalców kupił na 5000 metrów. Jest mocny, okay. Zawodnik. Jest okej, okay. Czuję się dobrze, czuję się wręcz wspaniale. Tak. Widoki mnie po prostu... Ale co zauważyliśmy, że pogoda się tutaj strasznie szybko zmienia. Tak. Zrobiło się zimno, zrobiło się wiecznie, nadeszły chmury. Także tutaj te dziewczyny ogólnie się pospieszą, bo zaraz się zachmurzy, nie będziemy mieli fajnego zdjęcia. Dokładnie. Coś pięknego. Idziemy sobie zrobić fotę na tej łapce i wracamy z powrotem tam do Kładów i będziemy już zjeżdżali w dół. Co chcieliśmy dodać jeszcze, Piotrek? Bardzo ważna rzecz. Na tej wysokości doradzili nam, żeby nie zostawać dłużej niż 30 minut do 40 minut, bo później zachodzą te zmiany w organizmie, za mało tlenu, można stracić wszystko. Dokładnie. Ja powiem szczerze, już pomalutku zaczyna mi się kręcić w głowie, także no, będzie już trzeba powoli szykować się na dół. Ale i tak jest okej. Okay. Na razie jest w porządku.
No i to. Skoczyliśmy z powrotem na kłady i jedziemy w dół. Już z powrotem w naszej bazie, wskakujemy do busa i będziemy jechali z powrotem. Nagram oczywiście kawałek tej naszej drogi z powrotem, bo jest po prostu coś niesamowitego. Drogą, jaką tu jechaliśmy, nie da się opisać. Przełęcze, żadnych zabezpieczeń, wysoko. No i kierowca, który dosyć szybko jedzie tymi drogami. Oczywiście droga postaram się coś z okna nagrać, ale jest grubo, jest grubo. A w drodze powrotnej mamy takie widoki, smutne pustkowie. Tutaj mieszkają oczywiście ludzie. Podnóża gór. Z tego co się nie mylę, to elektryczności tutaj raczej nie ma. Z wodą też jest problem. Przewodnik tego tripu mówił nam, że tutaj jest ciężko z wodą, jakimiś wężami gdzieś tam jest jakiś źródeł doprowadzane, no ogólnie jest ciężko, ale mimo wszystko mieszkają tutaj ludzie. Widoki przepiękne, aczkolwiek trochę można się tutaj wystraszyć, bo jedziemy po naprawdę stromych zboczach, tu żadnych barier ochronnych, żadnych zabezpieczeń, no tak tu jest. Zapominajmy, że jesteśmy w Ameryce Południowej, a nie w Europie. No tutaj już się robi naprawdę, że majtki pełne, jak to się mówi. Tak wysoko, kurczę, że aż po prostu strach, no. Zjeżdżamy na dół, tam będziemy za chwilę jechali na dole tą drogą, którą widać. Ja pierdzielę. Najgorsze jest to, że nasz kierowca dosyć szybko zjeżdża z tej góry. To mnie najbardziej martwi. No, można się tutaj naprawdę zesrać ze strachu. I powiem szczerze, nie przesadzam. Naprawdę nie przesadzam. To jest kolejne miejsce, gdzie się można zesrać w gacie. Kamera to oddaje, ale tu jest kurewsko wysoko. A pan kierowca po prostu sobie szybko jedzie. Ja pierdolę. Nie wiem, czy oglądając to, tak samo czuję się to, jak ja będąc tutaj. Pewnie nie, ale jeśli nie, no to trzeba sobie tylko to wyobrazić. Ja pierdzielę. No widok jest tej ziemi. Co tu dużo mówić. Wow.
więc tak, my już w połowie drogi do hotelu, tutaj znowu się zatrzymaliśmy na małą przerwę. Cóż mam powiedzieć więcej, no uważam ten dzień za wyjątkowo udany. O, i teraz będę chciał sobie poukładać w głowie to wszystko, te emocje, te przeżycia. Dzień dobry, witamy kolejnego dnia w Cusco. Dzisiaj to dzień ostatni, to znaczy, no powiedzmy ostatni, bo tutaj jeszcze wrócimy, bo stąd będziemy później lecieli z powrotem. Ale dzisiaj no, będziemy się pakować, organizować, bo jutro już wyjeżdżamy stąd, jedziemy do Aguascalientes, no i planujemy dostać się na Machu Picchu. No, a dzisiaj zaobserwowaliśmy coś takiego przed naszym hotelem, że tutaj się jakieś rzeczy odbywają, jakieś parady wojskowe, jakieś procesje, nie wiem, bo tutaj jest jakiś ołtarz szykowany, tam za chwilę też, także bardzo ciekawe rzeczy, no i większość dróg w centrum jest pozamykana. Nie wiemy za bardzo o co chodzi, ale musi to być jakieś duże święto, bo widać, że tutaj dosyć mocno jest to obchodzone. Tu od kilku godzin już jest szykowany ołtarz przez żołnierzy, przez jakieś cywili. Oni to z piasku w ogóle usypują, takiego kolorowego. Bardzo ciekawie to wygląda. Tam później następny jest, bo też widzieliśmy. No i jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie, czy będzie tędy jakiś marsz szedł. W centrum, w głównym placu widzieliśmy no, z 300 żołnierzy. Widzieliśmy jakichś generałów, oficerów. Trochę śpiewali, trochę grali, orkiestra była. Więc jesteśmy ciekawi, co się tu dzisiaj będzie działo. No, idziemy na lekki obchód miasta, a później planujemy już zacząć się pakować i przygotowywać do jutrzejszej podróży. Jutro o 7 rano wyjeżdżamy z Cusco. No i zmierzamy do Machu Picchu. Tam mamy zamiar pobyć minimum 4 dni. Jeżeli nam się tam spodoba, no to zostaniemy na kolejne kilka dni, a później wrócimy tylko na jeden dzień do Cusco, żeby stąd już odlecieć do Limy z powrotem. Także zobaczymy, jak tam będzie. Oczywiście warunki tam są zupełnie inne niż tutaj. Tam już jest, można powiedzieć, no taki troszeczkę klimat dżungli, klimat gorący, wilgotny, czyli zupełnie inny niż tutaj. No i przede wszystkim wysokość jest niższa, bo Cusco to 3400 średnio, a tam o kilometr mniej, o kilometr niżej, więc na pewno będzie inaczej. No ale to właśnie o to chodzi w tej podróży, żeby też było urozmaicenie. No i tak też się stanie, więc dzisiaj dzień spokojny, a jutro dalsza podróż. Dalsza eksploracja nowych miejsc w Peru. No a tutaj kolejny ołtarz, o którym wspominałem wcześniej. Ten już jest prawie skończony. To jest bardzo duże, jest wszystko usypane z piasku. Tutaj mamy napis Municipalidad del Cusco. Nie wiem, co to znaczy. Wygląda to dosyć fajnie. No a tutaj, na co chciałem zwrócić uwagę, jest ołtarz, ale mamy... Zaraz zbliżę troszkę. Mamy tutaj czarnoskórego Jezusa, nie? Jezus jest czarnoskóry. Ot taka ciekawostka. O proszę, i okazuje się, że tutaj jest chyba początek tej całej procesji. Właśnie to znaleźliśmy. No i stąd chyba będzie to wszystko startować i będą pewnie szli po całym mieście. Tak mi się wydaje. Są jakieś obchody. Co prawda nie wiemy jakie, ale fajnie, że są. Mam tutaj małą ciekawostkę. Stoi sobie właśnie pan wojskowy. To jest stary. Tak sobie go obserwujemy z Piotrkiem i zauważyliśmy, że ma bardzo duży prześwit w ogóle. I co jest dziwne, no to jak już ktoś się interesuje motoryzacją trochę, jest to pierwsza ciężarówka na oczy, którą widzę, która ma sprężny i amortyzator, tak jak w osobowych autach rozwiązane zawieszenie. Nie ma resorów. Nie ma żadnych piór, nie ma resorów. Pierwszy raz widzę taką ciężarówkę. Jest cholernie wysoki. Bardzo wysoki jest.
burta jest na wysokości... No! Dobra, tu jest moja głowa, tu jest burta, dopiero się zaczyna. Światło tylne jest na wysokości mojej brody. Nigdy nie widziałem takiej ciężarówki. No, już teraz widzę. Tu przód wagonu się wygina w jedną stronę, my jeszcze się nie wyginamy i za chwilę wyginamy my się jeszcze. A tu sobie jedzie lokomotywa przez środek miasta. No, wygląda to imponująco, szczególnie w otoczeniu tych przewysokich gór. Rezerwat motyli, nie muzeum motyli. Nie muzeum motyli. Nie muzeum. Rezerwat, a muzeum Machu Picchu. Najważniejsze jest to, że zapomnieliśmy sztuczców i niestety trzeba jeść nożem. Wodospad w dżungli. Ale co zobaczyliśmy, to nasze. Było warto.